Dlaczego powinniśmy opowiadać dzieciom bajki? Dlatego, bo są dziećmi. Nie ma nic bardziej fascynującego, jak oglądać zasłuchane dzieci. Kiedyś na jednym z kazań opowiadałem bajkę o domu pewnej cioci, teraz już zapomniałem jej imienia, i podrabiałem zegar, który chodził tej cioci. Ta, ta, ta. I potem jej mama mówiła mi, że kiedy mała usłyszała ten zegar, to zaczęła szarpać swoją mamę i powiedziała: słyszysz, słyszysz, słyszysz? I tu jest cała odpowiedź, że te reakcje dziecięce opowiadają, że naprawdę warto szukać bajek dla dzieci. Teologicznie oczywiście uzasadnienie znajdujemy w Panu Jezusie, ponieważ On opowiadał przypowieści. Przypowieść jest formą literacką, to jest bajka dla dorosłych. Tak można opowiedzieć, to znaczy, że ona stwarza przestrzeń taką, w którą my wchodzimy i możemy się odnaleźć, i dzięki temu, że wchodzimy i przeżywamy, to, co jest nauką, jest treścią, orędzia, łatwiej do nas trafia. I rzeczywiście to widać na przykład po dorosłych, że znacznie lepiej słuchają opowieści i opowiadań i świadectw, aniżeli takich czystych, teologicznych rozważań, bo rozważania za każdym razem bardziej się odwołują do intelektu, a Pan Jezus na przykład w swoim głoszeniu odwołuje się do intelektu, ale przechodzi przez przypowieść, ponieważ człowiek to jest intelekt, to jest dusza, ale to jest również ciało, więc wszystko. W związku z tym, że my jesteśmy duchowo cieleśni, my potrzebujemy na przykład poezji, na przykład muzyki, również malarstwa, kwiatów potrzebujemy bardzo.